Z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Smaki Życia Pokolenie Marmolady. Witamy się razem z Ney i małą Heaven, już chciałam powiedzieć Honey, i małą Heaven. Sly, jak widzieliście, wyjechał, także na razie go z nami nie będzie. Ma promocję książki. Upierz coś, na pewno to weźmiemy. Widzicie też, że nasza Heaven już sobie siedzi, więc weź ją, kochana, podnieś. Jest bardzo rano, no ale Sly wyjeżdżał, więc dziewczyny też tak rano wstały. Dobra, czy możesz ją tutaj posadzić? Posadź ją w tym piękno, przepięknie to wygląda. Dobra. O, na zdrowie, słodziaku mały. Dobrze. No, ona wygląda w tym czadowo. Aż muszę jej zrobić zdjęcie, ale w tym celu muszę tu trochę Ney odstawić. Zaraz tutaj zrobimy, tak. Proszę bardzo, dobra. I chodź, mały słodziaku. No, jest przeurocza, ale faktycznie słusznie zauważyliście, że no bardzo, bardzo podobna do mamy. Może byśmy coś jej tutaj spróbowali dać na początek. Myślę, że pire z batatów, z dyni, z marchewki. Zacznijmy od pire z marchewki, proszę bardzo. No, proszę.
Czy te słoiczki tak wyglądają normalnie, czy ja mam jakąś podmiankę? Już mam tak dużo tych różnych podmianek, że powiem wam szczerze, że czasem się gubię i pewnie byłabym zdziwiona, jakbym się dowiedziała, jak wygląda i co prawdziwa gra. Nie jest pewna. No dobrze, to może jeszcze polubisz. Dawaj, malutka. Pięknie. Ty jesteś w ogóle... A tak, nie najesz się tym na pewno do końca. O, oczywiście musisz się wymazać, jak żeby było inaczej. Dobra, a może się najesz? Smacznego. Albo prawie się najesz. O, matko. Dobrze, że Nej się tym nie przejmuje. No, a chyba jednak się naje, bo zobaczycie, już ma prawie. I pewnie już jakaś ostatnia łyżeczka. Dobra, kończycie. Czy tak będziecie jeść i jeść? Dobra, skończyliście. Okej. Weź ją, moja droga, podnieś. Więcej. Opieka, podnieś. Podnieś ją, proszę. Tak, na rączki. Bardzo proszę, chciałabym, żebyś tutaj przyjazne czułość. Przytul ją, proszę. O, tak. Uwielbiam was. No, czy one nie są cudowne? No i kolejne zdjęcie. I może byśmy jeszcze tutaj... Przyjazne aktywności. A w czułości już mamy nie. To może aktywności. Popodrzucaj ją trochę. O, tak. Cudownie. I może byście chwilkę sobie poćwiczyły stanie. Aktywności, ćwicz stanie. Zobaczymy, jak tam pójdzie. I zaraz będziemy musieli ją położyć spać, bo ona jest bardzo zmęczona. No, wpatrujecie się w siebie cudownie. Ale chciałam, żebyś poćwiczyła z nią stanie, kochanie. Weź jeszcze przyjazne aktywności, ćwicz stanie. Proszę bardzo, może teraz to zrobicie. O, tak. No. Uparcie nie chcesz. Może jak nie weźmiemy kołysz, to tak ci się uda. Przyjazne, ćwicz stanie. No. Tak chodzisz z kąta w kąt, ale wreszcie się udaje. Proszę bardzo. Pierwszy raz nóżki dotykają ziemi. Dobrze, nauczymy się. O, tak. I połóż ją tutaj spać. Myślę, że to będzie dobry. Zdobyto odczucie. Dzięki tobie mój dzień od razu jest lepszy. Sprawiasz, że się uśmiecham. No i pięknie. Ona nam sobie tu zaśnie. Ty, kochana, chodź sobie skorzystaj. I będziemy lecieć. Tu zawołasz Storm jeszcze na jedzenie. A Storm przyszła ci potowarzyszyć. No tak, jakżeby mogło być inaczej. Może najpierw jeszcze bym chciała, żebyś sobie umyła zęby. Ręce umyjesz sama. Zawołasz, proszę bardzo, Storm na jedzenie. I jeżeli zdążymy, to pocałujemy ją jeszcze na dobranoc. Mamy już zrobione naleśniki, ale teraz myślę, że sobie pójdziemy do ogrodu. Mamy tam masę rzeczy do roboty. Proszę bardzo, czy jest schludna? Tak, myślę, że ona teraz jest schludna, bo bardzo jej zależy, żeby wszystko było pięknie poukładane. No i śpi maleńka. O, tak, na brzuszku, super. A ty, Nej, się przebierzesz i lecimy do ogrodu.
ten strój ogrodowy sobie nałóż. Super. I już lecimy. Dobra, i jesteś przebrana, kochana, to lecimy już, o tu nasze zwierzaki. Tak w ogóle, to dostałam od Was, tak jak mówiłam, pełno świetnych imion i postanowiłam nazwać jedną naszą kozę Welma, a drugą nazwiemy Dafne. Ze Scooby-Doo oczywiście, a naszą krowę nazwiemy Didi z laboratorium Dextera. Dobra, chodź kochana tutaj, przede wszystkim wyczyść naszą Didi. Proszę bardzo, lecimy. Wyczyść ją koniecznie. I wyduj. I nakarm. Proszę bardzo. A potem zajmiesz się naszymi kozami. Wyczyść. I wyduj jedną. I potem wyczyść. I wyduj drugą. Powiem Wam, że chyba zawsze muszę mieć na kanale jakąś taką serię, która się gdzieś rozgrywa w wiejskich klimatach, bo uwielbiam je w Simsach. Sama jestem mieszczuchem. Czasem nad tym ubolewam, bo jakoś tak się złożyło, że nie miałam też babci nigdy na wsi. Ale jeśli chodzi o rozgrywki, to uwielbiam po prostu te. Pięknie ci już idzie to dojenie. Ja bym sobie na pewno nie poradziła. Grzeczna Didi. Udało się. Nakarm ją jeszcze. I teraz kozy. 6 mleka. O, przyszedł i przyniósł piłeczkę. Pewnie przyniosła, bo to Storm. Cały czas mylę z Karmelem. On był chłopcem. Pięknie. I oczywiście jak to skończysz, to zawołasz nasze kozy do jedzenia. Mamy też nasz kurnik, który też musimy poogarniać. Jajek nie mamy, ale trzeba by porozrzucać karmę w okolicy. No i na razie tyle. Czy ty tam dbasz o siebie? Zadbaj o siebie. Dobra. Uwielbiam też to, że te wszystkie zwierzaki zawsze chodzą za swoim gospodarzem. Dobra. Mamy do czyszczenia ten kurnik. Nie, jest posprzątany. Dobra, a obora jest do posprzątania, więc oczywiście to zrobimy. Storm, musisz się trochę pozajmować sama sobą. Bo nasza Ney ma tutaj pełne ręce roboty. Ach, bo tutaj stoi, to trochę wygląda jakby, tak, jakby tutaj część tej obory była w powietrzu, bo jest tu nierówny teren. Na szczęście nie widać tego, jak jesteśmy tu. Może ją troszeczkę przesunę. Dobra. I kochana, chciałabym, żebyś budowała więź z pszczołami. Jak już posprzątasz oborę. O, nawet tam wlazłaś. Całkiem nieźle. Trochę to jest zmienione. Nie idziesz innych robić. Proszę tu. Buduj więź z pszczołami. Dobra. I bardzo proszę, spróbuj zebrać miód. Jest, to teraz zbuduj więź z pszczołami w drugim ulu. I też spróbuj zebrać miód. Krowo, stoisz na naszej kurze. Didi, stoisz na bajce. Dobra. I tutaj też buduj więź z pszczołami i zbierz miód. Zebrałaś tu ten miód? Chyba zebrałaś. Dobra. No i teraz jak to zrobimy, no to lecimy. Mamy tutaj trochę roboty. Podlej teren i opryskaj przeciwko owadom. Pięknie. O, w końcu musiały cię pokąsać.
Dobra, daruję ci zbieranie. Też bym nie chciała zebrać, jakby mnie pokąsały pszczoły, pożądliły w zasadzie. Dobra. I oczywiście weźmiemy sobie tutaj. Zbierz cały plon. Mamy do zebrania 12 roślin. O, na szczęście wpływają nam tantiemy, dobrze. O, zobaczcie, tutaj nam latają owady, możemy je łapać. Zaraz, to nad którym? Nad tym. Tak, więcej opcji. Łap owady. To są od Brazen Lotus roślinki i tutaj bardzo mi się podoba ten motyw, że możemy łapać owady nie tylko w granitowych kaskadach. Zawsze mnie to bardzo, bardzo denerwowało. Proszę bardzo. Blueberry. No jasne, że odbierzemy telefon od mamy. Wprawdzie mamy pełne ręce roboty, ale jakżeby mogło być inaczej. Mama coś od nas chce, pies coś od nas chce. No po prostu... Tak... Rozważamy ostatnio staranie się o dziecko. Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność. Mamo, podejmij tę decyzję samodzielnie. Ty, mamo, masz problemy z zajściem w ciążę, więc byłoby ci ciężko. Myślę. Ciesz się, że bliźniaki są. One, mam nadzieję, że nie dorosły jeszcze. Musimy pilnować. Na razie, Storm, musisz poczekać, kochana. Opryskuj. No, zajęcie się ogrodem zawsze zajmuje bardzo dużo czasu, a Ney jest tutaj teraz sama. Na pewno będziemy musieli tu pomyśleć o jakimś pomocniku, może rancherskim, chociaż nie wiem, czy pomocnik rancherski by się nam zajmował. Ogrodnik, ale ogrodnika nie wiem, czy chce. Piąty poziom ogrodnictwa, no pięknie. Dobra, odbierz telefon od mamy. Hej, mamo. Co tam u ciebie? Wczoraj dzwonił tata, dzisiaj dzwonisz ty. A może to ja dzwoniłam do taty? Tak, u mnie jest wszystko dobrze. No, Blue i Luca bardzo się martwią o córkę, więc trudno się tutaj dziwić. Luca! Nie, tato, jestem bardzo daleko, nie chcę przyjść teraz do twojego domu. No, Blue się musi wygadać. Dobra. Pięknie. I zbieraj plony. Aha, zniknęły owady. Dobra. Zbierz plon. Tak, muszę tak zbierać oddzielnie, żeby... A nie brać zbierz cały plon, bo jak biorę zbierz cały plon, to mi się nie zalicza. A chciałabym wypełnić tę aspirację. Koperek, jak pięknie wygląda. Dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Tymianek też możemy zbierać. I myślę, że cytryny. Dobra. O, tu jeszcze mamy marchew. Zbierz plon marchewki. I pietruszki. Myślę, że to już będzie wszystko i zrobimy poziom aspiracji. Jest! O matko, 12 świec musimy zrobić. O, tego nie przewidziałam. No nic, kupimy. 12 weków lub dżemów. Kup co najmniej 4 kurczaki. No, dokupimy sobie jeszcze kurczaków. W takim razie... dobra. Chodź, kochana, skorzystasz sobie z łazienki. O, matko, trzeba tu będzie pozamiatać. Skorzystasz sobie z łazienki u Slaya, bo tutaj jest prysznic, więc leć, kochana, na górę wziąć prysznic. My tutaj weźmiemy tę zabawkę, bo zaraz nasza malutka się obudzi. Idź weź prysznic, a potem jak to zrobisz, to podejdziesz tutaj.
Dobra, zmień sobie strój, bo w tym chodzisz do ogrodu, więc zmień bardzo proszę. Może na ten. Dobra. I skoro jeszcze śpi, to może zdążysz zjeść sobie porcję. Tak, idź sobie zjedz porcję i zaraz pewnie Heaven się obudzi. Przepięknie jest w tej jadalni. Dobra. Dobrze, posprzątaj. I akurat obudziła się nasza malutka. No już, już, możesz tutaj. Uśmiechnij się. I gawosz do Storm, o. Oglądaj. Gawosz. My to schowamy do lodówki. I chciałabym, żebyśmy spróbowali coś tu zrobić. Zaraz zobaczymy. A, tu mamy zbierz produkty. Dobra, a tutaj domowe chleb to jest tylko jeden. Chrupiące bułeczki pszenne. To nie. Ale może byśmy przepisy wekowanie. Coś spróbujemy. Sos pomidorowy możemy. No oczywiście marmoladę. Dżem truskawkowy. Mamy bardzo dużo truskawek. Dobra. Zrób najpierw dżem truskawkowy. Moja droga. Nie miałaś jej ruszać. Dobra. Ona się zajmowała tutaj naszą Storm. Zaraz się nią zabierzesz. Ale my zdążymy. Nie wiem, czemu do dżemu truskawkowego kroisz jabłka. Może to dżem truskawko i arbuza. Dobra. Pięknie. Jak ty stamtąd wylazłaś? Przecież byłaś... Ja nawet nie chcę o tym myśleć. Dobra. I bardzo proszę... Wygłoś kazanie o piciu wody z kałuży. Dobrze. I o, tu było. Poproś o załatwienie się. A ty się bawisz tukanem. No dobra. To chodź, Nej, pójdziesz sobie jeszcze, skorzystasz. I zaraz weźmiemy, nakarmimy tego brzdąca. Przewiniemy, bo bym chciała, żebyś skorzystała. No świetnie, świetny jest ten tukan. Idziesz, Nej? Tak, bardzo proszę, spróbuj poznawać jedzenie i pomożesz. I tym razem może jabłuszko. To jest bardzo dobry pomysł. Dobra. Dawaj ją tu. I jemy jabłuszko. Teraz to się pewnie tym nie najesz. Mus jabłkowy. Nie polubiła. Oj. Nie chcę. Nie będę tego jadła. No trudno. Dobrze. O, to jest wielkie nieszczęście. Dobrze, to nakarm ją w takim razie. Karm ją z butelki. Już się nie zalewaj łzami, kochana. O, tu mamy narozwalane z musu jabłkowego. Dobrze, że blisko mamy śmietnik. Dobra, jak to zrobicie? To tak. Zmienisz jej strój. A, najpierw ją przewiniesz. A potem ją przebierzesz. Zmień strój Simce o imieniu Heaven. Może być na ten. Proszę bardzo. Super, tu powinna być brudna pielucha gdzieś. Gdzie ona poleciała? Nie wiem. Ty, kochana, weź ją teraz posadź tutaj. Nie będziesz ćwiczyła śpiewania, tylko posadź Heaven. Proszę, proszę. Tak, o, jest butelka, to może i pielucha się zaraz pojawi. I ty, moja droga, też bym chciała, żebyś się przebrała.
i wybierzecie się do miasta. Zmień strój. Może na ten? No, przebieraj się. Dobra. I bardzo proszę, włóż ją do nosidełka. No i jak tam, dziewczyny? Gotowe na wyprawę? Dobra, podróżujemy. Dobrze, jesteśmy już w miasteczku razem z Heaven. Chodź podejdź tu, kochana. Co ty byś tu chciała? Miej dziecko, no, kochana, na razie masz cudze. Chodźmy, może zobaczymy, czy możemy sobie coś kupić. Nie wiem, z kim ty gadasz, chyba z małą. Do kogo ty gadałaś? Nie mam pojęcia. Dobra, potarguj się trochę. O! Dobra, mamy zniżkę, ale zobaczymy, czy uda nam się sprzedać przedmioty, bo mam nadzieję, że wzięłam ze sobą. Mhm. Proszę bardzo, sprzedamy sobie marmoladę. Cytryny zostawiamy, to sprzedamy dżem truskawkowy. Potem będziemy sprzedawać, jeśli chodzi... Tu sprzedamy sobie 6 mlek. Mam podmiankę mleka i nie wiem, czy od Brazen Lotus, nie wiem, czy nie będę musiała jej wyjąć, bo nie mogę z niej korzystać tak jak z tego mleka. Będę musiała zobaczyć. Dobra. Sprzedamy sobie truskawek. Myślę, że tak. No dobrze, nawet coś nam się tam udało zarobić. I kupimy sobie coś w sklepie spożywczym. O, myślę, że pan wygląda świetnie. Kim pan jest? Majima Joro. No, bardzo ciekawy. Nie, tak ogólnie to ciekawy sim. Dawaj, kupujemy coś. Dobra, co my? Na pewno sobie dokupimy cukru, bo nie wiem, ile go mamy. I kupimy sobie trochę mięsa, bo zawsze o to się boję. Tu też sobie kupimy czerwonego mięsa. Dobra. Granat. Nie wiem, kiedy on rośnie, ale kupmy sobie. Gruszka, jabłko na pewno. Proszę bardzo. Kupimy sobie mąkę. Nam do wypieków idzie bardzo dużo. Paprykę. Pomidory mamy. Resztę myślę, że mamy. Ziemniaki, bo potem nam brakuje do różnych rzeczy. Dobra, tu żeśmy kupili. I jeszcze chciałabym, żebyśmy spróbowali się potargować u pani Zadeckiej, chociaż ona to raczej nie będzie dla nas najmilsza. Jest Edmund, odcinek... O, też jest! Odcinek bez Edmunda byłby odcinkiem straconym. Już wam pokazuję. Albo i nie. O! Tam sobie poszedł. Arbuz słoiku, begonia, nie wiem kiedy. Cebulę sobie kupmy. Cytryny już mamy. I jabłko, bo potrzebujemy jabłek bardzo. Może kwiaty i owoce farmera dwa... A, tylko raz były. Dobra. A ciekawa jestem, kiedy tulipan rośnie. Też kupimy. Dobra. Podejdź tutaj, kochana. No, widzę, że się tu rozgadałaś z panią Zadecką. Swoją drogą to szkoda, że nie wzięliśmy tutaj na przykład wózka. Albo... O! Jest Raul, który będzie pozował. Myślę, że Honey jest mimo wszystko głupio, że tak się zachowała ostatnio.
Więc chodź tutaj, może przywitanie, pomachaj mu, kiedy on skończy pozować. Myślę, że ona cały czas z Heaven gada. Zobaczymy. Trzymaj. Rozmawiaj, tak, on, ale to jest fajne. No. Hej. Wiem, że ostatnio zachowałam się głupio. Dobra. Bardzo proszę. Możesz dyskutować o tym, czy kura była pierwsza. Przyjazne. Ale on ma niski głos. Ożywiona rozmowa. Proszę bardzo. Dobra. Mogłabyś się tu też zapytać o pomoc ze sprawunkami. Gdzieś tu powinno to być. Nie ze pomoc, tak, że jakieś zadania. W czym to mogłoby być? Chyba gdzieś w przyjaznych, plotkuj. Nie. Pasje to możesz porozmawiać o pieczeniu. No dobrze, pogadajcie sobie tak. Dobrze, kochani, oni sobie tutaj rozmawiają. O, matko! On na nią nakrzyczał? Nie, chyba nie. A ja na tym będę kończyła ten odcinek, a na koniec zapraszam was jeszcze na cutscenkę. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, hej hej! Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the folds. Have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. It's time for me to go burn on.
wyląd.